Przychodzi do mnie wiele pytań na ten temat. Ja może po prostu krótki film nagram. Słuchajcie, nie skupiaj uwagi na utrzymywaniu świadomości. Ponieważ, no cóż, jest to ważne, samoświadomość. Samoświadomość, czym jest samoświadomość? To jest samozapłon, nie? To jest ja. To jest po to, że mogę sobie zadać pytanie, czym jest to ja? Ale oczywiście świadomość jest bardzo ważna, świadomość jest esencją wszystkiego. Ale kiedy utrzymujesz ją na siłę, to jest zły kierunek. Jeśli już musisz utrzymywać na czymś uważność, jeśli potrzebujesz jakiś obiekt do tego, żeby po prostu uwaga nie skakała, to lepiej wybierz już, tu stoi taki wiatraczek, tak tutaj zerkam cały czas, lepiej już wybierz sobie właśnie jakiś obiekt na zewnątrz, na tak zwanym zewnątrz i oddaj się jemu. Kiedy się mu oddasz, to przyjdzie taki moment, że po prostu poczujesz go w sobie, w ciele go poczujesz. A jak go dobrze poczujesz, to poczujesz, że nie ma wnętrza i zewnętrza. On nie jest ani na zewnątrz, ani wewnątrz, że to jest całość, nie? Więc okej, utrzymywanie świadomości jest to potrzebne, żeby wyjść z myśli, nie? To w tym sensie to jest dobry kierunek, żeby okej, przywołać się do świadomości. I świadomość jest esencją wszystkiego. Jasne, jeśli robisz, nie wiem, jakiś plan czy cokolwiek, no to im, jeśli świadomość jest wyczyszczona, no to wszystko się dzieje w jak najlepszym porządku, ale utrzymywanie świadomości to jest praca, to jest wysiłek umysłu. Świadomości nie trzeba utrzymywać. Po prostu, kiedy wchodzisz w doświadczanie, świadomość pojawia się automatycznie. Nic bez świadomości się nie dzieje. Sen przecież też wydarza się w świadomości, nawet kiedy śnisz i nie jesteś tego świadom. Przecież to wszystko jest dzięki świadomości, nie? I wcale nie musisz utrzymywać, to się dzieje bezwysiłkowo. No przepraszam za warunki, no ale tak akurat teraz dostałem kolejnego maila. Z fartem, kochani.